Konohamaru to postać w zasadzie mało wyróżniająca się. Jest trochę takim żywym klonem Naruto i chciałby być jak on. Chcieliście o nim ciekawostki, więc zapraszam na seans. Jego ulubionym zdaniem jest: nie ma drogi na skróty, aby zostać Hokage. Chciałby walczyć ze swoim dziadkiem i Naruto. Jego ulubionym jedzeniem jest ramen i banany pokryte czekoladą. Najbardziej nie lubi cebuli. Niech wpadnie do Polski, od razu polubi. Posiada 4 gwiazdki w walce wręcz, ninjutsu i unikach. Gdy Konohamaru pokazuje swoją technikę seksapilu w anime, uderza go Moegi, natomiast w mandze jest to Sakura. Asuma był wujkiem Konohamaru, jednak nie wiemy, który z jego rodziców był z klanu Sarutobi. Jego rodzice prawdopodobnie nie żyją, dlatego zapewne Hiruzen mu tak pobłażał. Odnosząc się do poprzedniej ciekawostki, a konkretnie do jego rodziców, wydawałoby się, że nic o nich nie wiemy, bo mało znaczyli. Jednak byli oni elitarnymi joninami oraz byli w Anbu. Oryginalnie Kishimoto planował zrobić z Konohamaru panka. Nie wiem jak wy, ja sobie go kompletnie nie wyobrażam jako panka. Konohamaru za życia trzeciego nigdy nie był nazywany po imieniu przez mieszkańców wioski. Zawsze nazywali go honorowym wnuczkiem. To już na tyle, dajcie znać, co zrobić w kolejnych ciekawostkach. Trzymajcie się, na razie, cześć!